Siemaneczko, z tej strony Supi po Skryptum Skład. Dzisiaj spotkamy się po raz drugi na wywiadu zapowiedzi. Dziś moim gościem jest osoba szczególnie istotna, jeżeli chodzi o projekt mojej płyty, gdyż to jest mój beatmaker, znany pod ksywką SC. Witam cię serdecznie. No, siemanko Supi, siemanko wszystkim. Dodam jeszcze, zanim przejdziemy do jakichś większych szczegółów naszej rozmowy, że dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, do którego was oczywiście razem serdecznie zapraszamy. Jest to backstage, jeżeli ktoś nie wie, Piłsudskiego 135. Bardzo dużo pozytywnych rzeczy tu się dzieje. Wima. Dobrze, zacznijmy. Więc zacznę tak trochę nietypowo, bo z tobą jest ciekawa historia. Powiedz mi, jak to jest z tymi twoimi ksywkami, bo ja pamiętam co najmniej trzy, pomijając swoją obecną, czyli 3-bit, Wave, SC. Powiedz, skąd w ogóle, jak to się wzięło, skąd te zmiany, no bo z reguły ludzie mają jedną ksywkę, tak? Powiem ci tak, to było tak, że najpierw był 3-bit, nie? Słychać mnie dobrze będzie? Halo, halo? Chyba tak. Dobra, najpierw był 3-bit. I on w ogóle narodził się od początku, jak ja zacząłem przygodę z hip-hopem, nie? Był 3-bit, ale oczywiście pisany beat, nie? Tak, nie beat, tak, nie tak. Jak baton, ale właśnie mój znajomy KZ, nie ten KZ, który robi tam beat, nie. To jest po prostu zbieżność ksywek, nie? Ziom z Pabianic, na bitwie po prostu sieknął tam tekst pod tytułem, że będzie przy bifach różnych, które miał przerąbane, od razu będzie, wiesz, na wika, na baton i tak dalej, nie? No ja jeszcze wtedy młody, głupi, przejmowałem się tym, nie? Stwierdziłem, że coś wymyślę. Kminiłem Wave, dobra. Siemaneczko, witamy. Siemano. Serdecznie. Prowadzimy wywiad, pomachajcie do kamery. Właśnie tak, jesteśmy w backstage'u. Dobra, a powiedz, skąd Wave w takim razie? Trzy bity już wiemy. Nie pamiętasz. Nie pamiętam, wiesz co, Wave? Wave to w ogóle miałem taką rozkminę, że wiesz, płynę po tych bitach i tak dalej, nie? Coś tak kminiłem, a to też było głupie. No właśnie, powiedz jak to jest, no bo nie wiem, czy każdy wie, ty zarówno jesteś beatmakerem, jak i również tworzysz produkcję jako raper, tak? Tak. Powiedz, jakbyś miał tak sam przed sobą określić, co jest ci bliższe, robienie bitów, czy jednak nawijka, no? Robienie bitów. Robienie bitów. Mimo, że wiesz co, zaczynałem jako MC, to jednak bity. Jakoś się fajnie w tym odnajduję. Rozmyślałem już od jakiegoś roku nad tym, żeby po prostu przestać nagrywać, nie? Ale na razie tego nie robię z braku czasu, ale płytka moja się zbliża długimi, wielkimi. Znaczy, do tego to wrócimy. Jak już mówimy o twoich płytkach, to w sumie wiesz, pogrzebałem troszeczkę. Tak. I wygrzebałem coś starego. I powiedz mi, co to było? Legion Braci Mostów. Kojarzysz taki projekt? No kurde, to mój projekt. Twój projekt, tak mi się wydaje. Legion Braci, a to jeszcze za 3-bita było. To jest chyba dość stare moim zdaniem. 2009 albo 10. No, kawałek czasu. To jeszcze wiesz, to jeszcze byłem mały gnojek, dopiero z gimnazjum wychodzący. Ale słuchaj, to były... Tam już były producenckie bity też? Co? Tak, Anno Domini, kradzione. Anno Domini, producent Anno, nie, ktoś to wyprodukował. Słuchaj, nie, co, ja mam do dzisiaj kontakt ogólnie z kolesiem. Z tym, że nic od niego nie kupiłem, miałem, ale wiesz, słuchaj, no płyta, powiem ci szczerze, dla mnie jakaś taka bliska sercu z tego tytułu, przynajmniej szczególnie jeden kawałek, Wehikuł Czasu, bo on był dedykowany mojej mamie. To jest z tej płyty, tak? Tak. Później był nagrany lepsza wersja i, o, fajny bit leci. I twojego ten, autorstwa dodam. I był dla mamy i to był chyba taki najważniejszy utwór z tej płyty, a reszta, powiem ci, że to była sklejka tekstów, odkąd zacząłem pisać, nie? Także to taki jest bardziej mixtape niż płyta, a pewnie nazwa, skąd Legion Braci Mostów, tak, nie? Tak, ja wygrzebałem tak. coś takiego w internecie, że gdzieś w Kanadzie ogólnie jest jakaś taka grupa swoich samobójców, którzy skaczą z mostów. Legion, cały Legion samobójców. Ja już wymyśliłem, że to jest Legion jakichś takich braci mostów, ponieważ pierwszy beat to był skit zrobiony z tego, z Coco Rosie, czyli wiesz, chust taki rozkminowy i tak dalej. I w ogóle taka psychodela. No i takie coś wymyśliłem, nie? To w ogóle nie ma ładnego składu. Klei się, ale... jakoś się tam klei, uzasadniłeś. Dobra, powiedz, tak teraz znowu przejdziemy, no bo teraz najbliższe projekty, pomijając projekt, za który ci jestem mega wdzięczny, że udzieliłeś się u mnie jako beatmaker, ale z tego co wiem, kolejni goście, jesteśmy w backstage'u, tu się dzieje. Siemaneczko. Kolejny projekt, na czym ja wstałem. Z tego co wiem, szykuje się z twojej ręki jako producenta dość gruby projekt producencki. Jak się nie mylę, jak to był, Jazz nie umrze. Powiedz coś więcej na ten temat. Wiesz co, Jazz nie umrze, to będzie moja producencka płytka, na którą sample już zbierałem, no, ponad pół roku, grube ponad pół roku, samplowane tylko z winyli, moich kochanych winyli.
jak nazwa wskazuje, jazz nie umrze, bo no, jazz to jest moja ukochana muzyka, tak? Czyli wiemy, jaki będzie klimat. Tak, typowo jazzowy. Nie wiem, czy mam dobrą informację, płyta pójdzie na rzecz backstage'u? Tak. Ogólnie miało być coś takiego, że sam pomysł płyty był jeszcze w ogóle przed backstage'em. I ja to wszystko zbierałem, goście mieli być tylko podziemni, no taka typowo producencka płytka, nie? No ale wkręciłem się tutaj w backstage, po prostu z Zorakiem przedstawiłem mu ten projekt, tak? Słuchaj, no ja zrobię płytkę producencką, cały koszt tej, co się zarobi, pójdzie na backstage, a na przykład wy możecie to wspomóc, tak? Czyli stąd dokładnie, goście dokładnie. Właśnie... No właśnie, powiedz trochę o gościach, kto będzie? Nie wszystkich ci zdradzę. Z pewniaków. No to na pewno będą chłopaki z NTK, z Sunbusters. Będzie Adaś Ostrowski, OS, czyli OSTR. Kto tam jeszcze będzie? Będzie Green, będą chłopaki z Familii HP, będzie DJ Sider, będzie DJ HM, Nulo z Trzeciego Wymiaru, Fugol z Dolny Śląsk. To właśnie mówię z tych takich bardziej znanych. Kto tam jeszcze będzie? Gavlin z Czuję się niezręcznie, bo nie wiem, jak ja się w tym składzie odnajdę. Bo podobno też mam być. No masz być. Chyba, że się wycofujesz. Nie, nie, nie jeszcze się nie wycofam, co ty? Dobra. A słuchaj, jeszcze powiem ci z takich tych mniej znanych, może no. wiesz. No to no, no, tak, no. Nie, no mów o wszystkim. Skorek. Skorek. No Skorek jest znany tutaj ogólnie w Łodzi, nie? No, tak, on tak. Ma zresztą tam. No, kto tam gdzieś moje losy śledzi, to tam mógł tak, naszą tak, współpracę Skorka. Spotkać, tak? Co, no będziesz ty, będzie dobitny mój człowiek od zawsze, którego pozdrawiam serdecznie, któremu muszę dzisiaj bity w nocy zrobić wszystkie na całą płytę. Po wywiadzie zaraz usiądziesz. Tak. Już sprzęt czeka, tak? Tak, nie ma właśnie, to jest mój takie kochane najmniejsze dziecko, ale słuchajcie, polecam ogólnie sprzęt, bo to jest tylko MPD, to nie jest MPC, ale to jest jedyny sprzęt Akaja, który nie wymaga podłączenia do prądu. Więc to jest bajeczka, nie? Słuchajcie, macie laptopa naładowanego, podłączacie i śmigacie bity, nie? No właśnie. Ale dobra. A jeszcze gości jeszcze ci powiem. A no dawaj. No to tyle tak. Tych gości. Będziesz ty, będzie Skorek, będzie dobitny, będzie Lotus też z PC. Właśnie, bo z Lotusem to a propos Legionów Braci, nie? To on tam tak, też się tak, udzielał. Tak. No bo my tu jesteśmy ogólnie ziomami takimi, wiesz, no. Z artystami ze szkolnej ławki, tak? Ale wiesz co, kto tam jeszcze będzie? A, z Bielska Białej będzie skład PZK. Są też moi ludzie dobrzy. Skład jeszcze będzie PWP Furtak, oni też są stamtąd, dokładnie to samo miasto. Co tam jeszcze ma być? Żeby teraz nie skłamać, słuchaj, nie pamiętam, jest tylu tych gości. Nie, no jak widzicie... Powiem ci tak, pewniaków jest tylu, wiesz, nie chcę mówić po prostu, kto jasne. Jeszcze się nie odezwał, nie? No to co, czekamy na płytę. Myślisz, że kiedyś możemy tego spodziewać, tak pira z oko? Październik, listopad. Czyli jeszcze w tym roku? W tym roku, nie, no to jest roku. Na bank, dwupłytowy album. Czyli trzeba bywać w backstage'u, żeby być na bieżąco z tematem? Płytka ogólnie, właśnie już tak powiem, będzie na pewno do dostania w backstage'u. Będzie na pewno do dostania na Allegro, u mnie i u każdego wykonawcy. Po prostu wiesz, no na przykład twój ziom mnie nie zna, zna ciebie, swoim mówi, jasne, fajna płytka, wszystko działa, nie? Także wszędzie jest do dostania, nie? A coś mi ugryzło w nogę. No mów. No to dawaj tam, ładuj. No. Właśnie, no bo tak przedstawiliśmy cię z dwóch stron. Z jednej strony raper, jednak jakby nie patrzeć, bo dodam też, że na mojej płycie również Este się udzieli. Tak jest. Więc zobaczymy, co to będzie. Jeszcze na dzień dzisiejszy wiesz chyba co? Nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Wiesz co, ja też się boję, bo już dawno nie nawijałem i... Nie, myślę, że jak tam słyszałem parę produkcji, to myślę, że damy radę. Ale no co, jeszcze beatbox. Powiedz, jak to jest, no bo nie, bo wiesz, tak szczerze mówiąc, my się poznaliśmy przez przypadek, ale im dłużej cię znam, tym widzę więcej zajawek w tobie i myślę, że to jest, wiesz, najbardziej pozytywne jest to w całym naszym układzie, nie? Dzień jest coraz więcej, to jest fajne, bo każda rzecz jest taką nową zajawką, a wiesz co, beatbox, w ogóle co jest śmieszne, to przygoda moja z rapem zaczęła się od beatboxu, bo to było w drugiej, na koniec drugiej albo na koniec trzeciej gimnazjum, właśnie dobitny, mój ziom mówi, słuchaj, jest w szkole konkurs młodych talentów, beatboxem. Nie? Nie, talentów w ogóle, talenty, nie? Talenty. No i co my zrobimy? Mamy jakieś talenty, słuchaj, on grał na klawiszach, ja grałem na gitarze, no ale to bez sensu, nie? Słuchaj, zrobimy beatbox. No oglądaliśmy się przecież, od takiego oglądaliśmy Eclipse'a, Killa Kella, Razela i tak dalej, nie? No dobra, zrobimy. I tak się zaczęło. No i tak się zaczęło, tylko że teraz się z tego tak śmiejemy, z tych, wiesz, skreczy, awe i tak dalej, nie? Ale od tego się zaczęło, słuchaj, zajawka się zaczęła od tego, z tego tytułu, witamy kolejną przybył osobę. Enter. Bo tu jest Enter, taki który, mały. Który będzie na płycie, o której rozmawialiśmy. No. Tak, na jazz nie umrze, będzie. Będzie na jazz nie umrze. No. Właśnie, czy będzie Enter. Będzie Enter, no NTK. No. No, dokładnie. Powinni ludzie kojarzyć, przynajmniej mamy taką nadzieję. Dobra. O czym wracamy mówię? Do beatboxu. Tak no. Jest.
Czekaj, bo zgubiłem wam to. No w szkole byłeś i robiłeś beatbox. Tak, ale chciałem coś powiedzieć. Chciałem coś takiego powiedzieć, że był beatbox. A, no bo ja ogólnie, słuchaj, jestem wokalistą rockowym, ja screamuję. A widzisz, to na razie o tym nie mów, bo ja to też wygrzebałem, wiesz. Okej, dobra, dobra. No to słuchaj, no i wiesz co, dobitny nie wkręcił w rap ogólnie. Ja rap... Obijał mi się o uszy, ja jestem bardzo, wiesz, tolerancyjny co do muzyki, słucham wszystkiego, ale jakoś się w to tak nie zagłębiałem bardziej. Ja dobitny po tym beatboxie naprawdę pokazał mi, czym jest rap, wkręcił mnie w to wszystko i od tego się zaczęło, nie? Beatbox, wiesz co, teraz robię tylko skrecze. Skrecze też, no reszta, jest... Ale wiesz co, z beatboxu skrecze, a resztę... No właśnie, bo poruszyłeś temat, przy którym ci troszeczkę przerwałem. Jak no. się nie mylę, nie wiem, czy mnie internet nie oszukał. Red Ties, tak? Tak to się nazywało? Red Ties. Ties, czerwone okay. krawaty. Czerwone krawaty, bo powiedz o tym trochę ale więcej. Ale stary, to jest więcej, bo ogólnie ten skład, to jest skład, którym się znam od podstawówki, od pierwszej klasy podstawówki. Ale to było brzmienie rockowe, tak? To nic w ogóle totalnie z hip-hopem związanego, to jest ciekawe, nie? Dawaj. Red Ties to w ogóle był taki spontaniczny pomysł. Mieliśmy czarne koszule, czerwone krawaty i graliśmy covery od raz, dwa, trzy, po Komę, słuchaj, po Nirwanę, no wszystko, słuchaj, co nam się spodobało, po Slipknota, tak? Mhm. Gdzie no trochę raz, dwa, trzy, a Slipknot jest troszeczkę różnica, nie? Ale graliśmy, słuchaj, wszystko, co lubiliśmy, Korna. Później jeszcze był zespolik, który się nazywał, był Sleepwalker. To był w sumie ten sam skład. Czekaj, co tam się było? Black Forest? Tak. Tym najcięższą muzykę graliśmy. No właśnie, bo to jest totalnie abstrakcja jakaś, to jest, wiesz, zupełnie cięższy klimat. Mamy kolejnych gości, witamy. Siemanko, uśmiech do kamery. Uśmiech do kamery, pozdrów tutaj wszystkich. Tam jest kamera. Zdrawiam wszystkich. Tutaj. No. Zdrawiam, tam się uśmiecha. Jak widzicie, dużo się dzieje. Tak. Dużo się tutaj tak dzieje. Nie, bo tak... A to nie koniec. A to nie koniec, dopiero się rozgrzewamy. Dopiero początek. Słuchaj, bo to jest właśnie, wiesz, co dla mnie jest w tym, wiesz, ciekawego, że to jest totalnie skrajna, moim zdaniem, wiesz, sytuacja, bo to, wiesz, od ciężkiego rocka jednak do hip-hopu to niekoniecznie dużo to łączy, tak? Więc stąd ten temat poruszyłem. A moim zdaniem, wiesz co, już w tym momencie jest coraz bliżej. Znaczy coraz nie, no bo wiadomo, beatbox to jest oparty o perkusję, więc wiesz co, jest to chodzi mi nawet o to, że jest coraz więcej utworów połączenia rockowego i hip-hopowego, co no mnie tak, bardzo cieszy. Tak, bo jest tak. świetne połączenie. Czy myślę, że nie ma co się zamykać na znane jakby trendy, nie, że tak? No dokładnie, ale no tak jak mówisz, no rap no to jest perkusja, tak? Przede wszystkim on się opiera na perkusji, a perkusja jest z rocka, jakby nie patrzeć. Właśnie, jeżeli już tak mówimy o muzyce samej, to powiedz tak, nie zdradzając, chociaż i tak moje bity lecą w tle. A do tego chyba mam się dograć. Chyba właśnie do tego masz się dograć. Jakbyś tak miał powiedzieć właśnie, co było twoim inspiracją? No bo w zasadzie z mojej strony dostałeś kawałek jakiegoś pomysłu, jakąś małą wizję. Natomiast reszta to była twoja interpretacja, w której jak najbardziej się odnalazłem. Powiedz, skąd inspiracja na te bity i wiesz, do tej płyty, tak? Tego oczy nie widzą. To nie jest jakiś temat oczywisty. Ty mi dałeś takiego kopa zarąbistego, bo tak naprawdę wiesz. A dziękuję. Przed tym nikt nie wiedział w ogóle, że bity robię. Nie? Ja robiłem bity do szuflady. Badziewne, bo badziewne, niektórym się podobały, niektórym nie. Mi osobiście żadne się prawie bity nie podobają pod mojej ręki. Ale wiesz co, ty byłeś pierwszą osobą, która powiedziała: ej, to jest dobre, słuchaj, chcę płytę, nie? Zrób mi parę bitów, chcę płytę. A takie wow, nie? No i co, słuchaj, co było inspiracją? Kurde, ciężko powiedzieć, wiesz? Miałem na przykład coś takiego, że akurat twoja płyta powstawała razem z moim humorem, wiesz? No tak, to myślę, to można akurat znaleźć. To był akurat u mnie ciężki moment, jak zaczynałem ci płytę robić, bo takie, wiesz, sprawy sercowe i tak dalej, nie? I zaczęły powstawać te smutniejsze bity. A później z czasem to się zaczęło, wiesz, rozkręcać. I wiesz co, każde twoje powiedzenie, co ci wysłałem bit, ty mówisz: o, super, nie? No już, a ja takie, tak prawda, no. Wow, no to robię następny, słuchaj, no. I wiesz, ty mówisz na przykład: o, chciałbym szybki, nie? Rzucam sobie jakąś tam płytę, na przykład, o, na przykład chciałem coś mocnego. Puszczałem sobie Tribe Called Quest. O, dobra perka, zrobię coś podobnego. Słuchaj, no tak to wiesz. Tak to leciało. Tylko samplujesz, czy coś więcej? Bo może nie każdy wie, no ja. Powiem ci, że tak, najlepiej się w samplach odnajduję. No to jest jednak to, co czuję, to jest też życie takie. Ale grane też nie ma problemu, chociaż nie uważam się, że wychodzi mi to tak dobrze jak sample. Ale wiesz co, dla Paco na przykład z Paradox Squad ostatnio robiłem ten grany, nie wiem, czy go słyszałeś. Coś mi się obiło uszy. No i myślę, że wyszedł fajnie, nie? No myślę, że wyszedł fajnie, ale powiem ci, że to jest grany
beat jest trudny dla mnie z tego tytułu, że nie znam nut. Mhm. Nie gram na klawiszach. Znaczy, no powiem ci, no tak, no tak, dźwięki zagram, tak? Ale nie skomponuję nic na klawiszach. Gram tylko na gitarach, na gitarze. Więc to jest o tyle trudne dla mnie grany beat, no nie? Ja po prostu robię to na słuch, więc może to o tyle jest trudniejsze. Ale nie zamykam się na nic, jak ktoś chce grany beat, to nie ma problemu, no nie? Zrobić tak, tak najlepiej, jak to umiem, nie? Mhm. Tyle. Mówiłeś, że generalnie bardziej chcesz się skupiać na robieniu beatów, natomiast w ostatnim czasie, no to było parę miesięcy wstecz, wypuściłeś taki swój projekt, karabin maszynowy, gdzie myślę... Karabin rymów, tak? Tak, tak, ale to chyba miał tytuł maszynowy. No, no nieważne, nie no, do sprawdzenia, do poszukania pod ksywką już SC, bo pod tą urzędujesz już mam nadzieję na stałe. Tak, tak, już widać, wszyscy już, kurde, ja się nie przyzwyczaję, tak zmienisz, nie? Mówię, nie. Czyli jeżeli szukać, to pod hasłem SC. Tak, już teraz wszystko, tak. Dlaczego akurat nawiązuję do tego utworu? No bo w tym utworze właśnie połączyłeś, myślę, to, co w tobie jest, tak? Czyli nie tylko dałeś swoje rymy, dwa, zrobiłeś swój beat, trzy, dorzuciłeś jeszcze beatbox, tak? No. Myślałeś o tym, żeby zrobić więcej tego typu zajawek? Takie połączenie, wiesz, kilku pasji, bo to w zasadzie, wiesz, no wszystko się w jakimś stopniu łączy nam, ale no każda rzecz co? Wymaga, wiesz, jakiegoś... Co mamy? Nie. Nie, nie mamy bletek. Przykro nam entero. No. Nie przygotowaliśmy się, no. I nie mamy bletek, no. Zaraz nam entero wyłączy kamery, bo nie mamy bletek. Do domu. I do domu. Dobra, słuchaj, myślałem, ale nie mam czasu, wiesz co, za bardzo. Teraz, no teraz jest, tak, no. Teraz jest masakra, bo tyle projektów, wiesz co. No właśnie, powiedz jeszcze tak, jak już to poruszyłeś. A projekt, następne tak? Projekty, tak? Poza tymi dwoma, o których wspomnieliśmy, trzema, no już pomijam moją płytę, tak? Następny to będzie tak, no teraz w tamtym tygodniu chłopaki z NTK w sumie wrzucili pomysł, żeby mi zrobić płytę. Mhm. Czyli będziesz producentem NTK również. Znaczy wiesz co, o ile mi się pity spodobają, nie? No. To jest taki, wiesz, ale tutaj stałem z mapetem, z chłopakami, podobały mi się wszystkie bity, które im puszczałem. Myślę, że będzie współpraca. Co tam jeszcze? Chłopakom z PZK następną płytę myślę, że zrobię. Będzie PWP Furtak na moich bitach, których też pozdrawiam. A właśnie, jeszcze chłopakom powiem, że niestety musiałem z powodów osobistych przerwać robienie im bitów. Ale... Masz okazję. Tak, sorry chłopaki, PWP Furtak, ale z powodów osobistych po prostu, wiecie no, nie dam rady zrobić więcej bitów, ale po wakacjach przyślę wam paczkę ze 100 bitów, to będziecie mieć czego... Będzie w czym przybierać. Tak. Co tam jeszcze? No słuchaj, no robię z Kielc kolesiowi, dobremu ziomowi Klimkowi z Brat Składu. Czekaj, żeby to... A, o, tu jest taki projekt, artyści znaczy ze szkolnej ławki. Nie będzie widać, ale później przybliżymy do kamery, nie? To jest projekt, robię bity do bitnemu, właśnie mojemu ziomowi. Stąd tytuł, artyści ze szkolnej ławki, no bo... Kawałek historii, nie? Oj, duży kawał historii, sama historia tak naprawdę. No właśnie, bo powiedz mi, z dobitnym planujecie coś takiego pod wspólnym szyldem typowo, że znaczy, esej dobitny? Wiesz co, my ogólnie jakaś mamy... produkcja? No słuchaj, my mieliśmy skład, najpierw założyliśmy OPR, z którego... Rozwinięcia sami nie znamy. Skrót nie znamy. O to nie pierdol, mający, to nie wiadomo. Okay. Nie, wiesz co? Później to ten sam skład po prostu jakoś zamienił nazwę na projekt Podziemie, ale ktoś wykminił, że taki skład już istnieje i została Rap Era i Rap Era już długo funkcjonuje. Jest w sumie do dzisiaj, mimo że nie nagrywamy pod tym szyldem, ale jeżeli się spotykamy, w ogóle ta płytka miała się nazywać Rap Era, jakoś tak wiesz, z sentymentu, ale nazwaliśmy ją inaczej. Słuchaj, cały czas działamy, robimy razem bity, w ogóle w tym momencie robimy naraz trzy płyty wspólne, tak? Robimy artystów ze szkolnej, robimy taką fajną płytkę o dzieciaczkach, że tak powiem, taką jak gdyby, że jest nas sporo dzieciaka jeszcze. A trzeci projekt to już jest nasz, na wspólnych bitach, nasz raperowy. Trochę mi się to skojarzyło z Lożą Szyderców, chłopakami, którzy byli w pierwszej części. No, nie chcemy być dorośli. Tak, tak, no to coś, wiesz, podobny klimat. Tak, to będzie, tylko że będzie cała płyta, o ile to będzie płyta, nie wiadomo, czy to będzie epka, zależy na ile czas pozwoli, wiesz. Czyli generalnie stopniowo będzie pokazywało mnóstwo projektów spod twojej ręki. O Jezu, wiesz co, czasami ja tylko mam nadzieję, że na czas do mnie bity przyślesz. No właśnie, ale słuchaj, bo tak powiedziałeś rzecz, nie ukrywam miłą, że gdzieś w momencie, gdy ja tam się do ciebie odzywałem, to powiedzmy nie miałeś jakiegoś wielkiego zainteresowania twoimi produkcjami, gdzieś to tam leciało do szuflady.
Ja sam nie chciałem, ale żeby ktoś się tym interesował, nie? I widzę tutaj teraz, wiesz, no bo w zasadzie, wiesz, no ja w duży świat tego nie pchałem, no bo wiadomo, przedpremierowo nic nie ten, a zaraz po mnie zobacz, że jednak tutaj się wiele furtek otworzyło, nie? To jest też jest uważam dlaczego? Taka... Może dlatego to jest, że jak ty mi powiedziałeś, że są zajebiste bity, to może trochę uwierzyłem w siebie. I zacząłeś pokazywać. I pokazałem jednej osobie, słuchaj, nawet dobitny nie słyszał moich bitów w większości, nie? Puściłem mu, on mówi, no dobre, nie? Dobre. No i puściłem temu, a wiesz co, po tobie, kimś kluczowym, kto był? To był Warmi, koleś z tego, z Bielska Białej, to był też beatmaker, on mnie nabija, który w ogóle jest śmieszny, ja robię tyle bitów, ale moją płytę robi mi Warmi, no nie? Ja nie robię bitów, płyty. Ale to tak trochę jest, że tak, od swoich produkcji się ucieka, nie? Może nie ucieka, jeszcze nie dorosłem do tego, żeby zrobić płyty swojej na własnych bitach, wiesz? Jeszcze nie czuję tego momentu, nie odnajduję się dobrze na swoich bitach na tyle, żeby być zadowolony z płyty. I on też jakoś, słuchaj, on robi bity już od bardzo długiego czasu, ale mówi, ty stary, no masz lepsze bity ode mnie, nie? A to miłe, nie? Napędza na pewno. A ja takie, nie no, wiesz, ja uważam, że niekoniecznie, nie? Ale to jest fajne i zacząłem pchać to dalej, nie? O, mamy przy okazji Zoraka, może go poprosimy. Możemy za chwilę, pewnie, że tak, jeszcze porozmawiamy. Wiesz co, to powiedz w takim razie, zanim przyjdzie Zorak i opowie nam troszeczkę o tym, co się będzie działo na backstage'u. No. Jaki jest twój stosunek do... Bałem się takiego pytania, no dobra. Jaki jest twój stosunek, uwaga, do wszelkiego rodzaju konkursów? Masz jakieś konkretne na myśli? No, brałeś udział w Mazdenim reprezentant. Tak jest. Czy nie, bo tu nie chodzi po prostu. Nie będziemy. Różni ludzie mają różne podejście, tak? Stąd takie pytanie, bo są osoby, które poprzez konkursy widzą swoją jakby szansę, tak? Pokazanie się swojego 5 minut. Bo to są nie ma co ukrywać, to tworzy swego rodzaju oglądalność i zwraca uwagę. Pod warunkiem oczywiście, że dajesz radę na tych konkursach. Natomiast myślę, że zarówno ty, jak i ja jednak jesteśmy osobami trochę bardziej starej szkoły, no bo w momencie, gdy powiedzmy, ja coś zaczynałem, to wtedy internet to była rzecz rzadko spotykana, stąd moje pytanie, czy wiesz, czy widzisz w tym jakąś szansę, czy po prostu, wiesz, zostawiasz to innym, a traktujesz to jako jakąś tam odskocznię na zasadzie, a spróbuję swoich sił. Wiesz co, powiem ci tak, że każdy jak gdyby taki logiczny sposób na pokazanie się jest fajny, tak? Mhm. Jeżeli jest konkurs, to ktoś go zrobił po to, nie po to, żeby wiesz, żeby wydać na coś kasę, tak? Tylko żeby, słuchaj, no, zdobyć kogoś fajnego do wytwórni, pokazać na przykład, że podziemie też jest fajne, tak? Że mamy w podziemiu masę ludzi, którzy moim zdaniem przebijają umiejętnościami 40% sceny tej mainstreamowej, nie oszukujmy się. I słuchaj, no każdy konkurs jest fajny, ale nie każdy konkurs wyszedł tak fajnie, jakby pewnie organizatorzy tego chcieli. I tak jak mówiłeś, Mazdeni, mimo że szanuję markę, chodzę w jej ciuchach i tak dalej, ale chcę powiedzieć od razu, że konkurs pod tytułem Głosy internautów jest troszeczkę bez sensu na poziomie, wiesz co, na poziomie podziemia, tak? Bo mainstreamowców ludzie inaczej znają, inne by było głosowanie i tak dalej, ale chodzi o to, że znaczy, no bo... nie wygrywa najlepszy, tylko wygrywa najbardziej ten, kto uzbiera najwięcej głosów, kto ma najwięcej znajomych, kto najwięcej spamuje na Facebooku, tak? To jest moim zdaniem bez sensu. A konkurs taki fajny, który ostatnio był... No co, na pewno z fajnych konkursów to był Żywy Rap, uważam, to jest coś... Wiesz co, to jest w ogóle nowość, oryginalnego. To jest zarąbista sprawa, gdzieś się spotkałem z czymś takim, jakimś porównaniem do nie wiem, X-Faktorów czy czegoś, ja uważam, że to jest totalna brednia, nie? Bo to jest totalnie antykomercyjne, uważam tak, wiesz, mimo że tam są osoby publicznie znane, wiadomo. Ale ktoś to musi ocenić. A propos właśnie samej tej inicjatywy, jutro w backstage'u będzie właśnie Centrum Strona, którzy wygrali. Dokładnie. Więc ewentualnie, jeżeli ktoś posiada czas, choć to będzie pewnie publikowane później, to jest nasz zapraszamy. Błąd. Zapraszamy, codziennie zapraszamy w ogóle codziennie do backstage'u. Zapraszamy. Ale o tym Zorak powie, co tam będzie. Tak, Zorak o tym powie, co tutaj się dzieje. Właśnie, no bo zobacz, przez jakiś czas naszej rozmowy wyjęliśmy mnóstwo rzeczy, kurcze, które ty robisz, tak? Od bitów poprzez... Mam ściągę taką. Mam ściągę, właśnie teraz będę cytował, bo no dobra.
gdzieś tam kiedyś publikując swój track opisałeś go w taki specyficzny sposób, który uważam, że z perspektywy, wiesz, no wtedy mogłeś o tym nie wiedzieć, co się stanie za jakiś czas, nie? Ale uważam, że to jest totalne zaprzeczenie, wiesz, tego, co ty robisz, tak? Bo wiesz, to wymaga jakiejś kreatywności, robienie tego i tak dalej, nie? A kiedyś pod, nie pamiętam utworu, wiesz, aż tyle nie zanotowałem, ale napisałeś taką rzecz publikując swój track, tu cytuję, teraz czytam z kartki, zapraszam do przesłuchania mojego tandetnego kawałka nagranego na telefonie. Jak chcecie, to możecie nawet polubić dla samobójców. Nie wspomnę już o udostępnianiu. I powiedz mi... To było pod fochem. No właśnie, czy to... Czy taka skromność, czy co? Bo... Wiesz co, powiem tak, to było też trochę dla jaj, ale trochę też z tego, że... Ja mam coś takiego jeszcze, że słuchaj, no... Przed zrobieniem bitu myślę sobie... Na przykład już wiem, jak będzie perkusja, wiem, jaki będzie sample i myślę, o, on będzie brzmiał tak. Kończę go i myślę sobie... To nie to. On nie brzmi tak, jak chciałem. Mm-hmm. To on tak nie brzmi i wtedy uważam, że on wcale... Coś tu lata. Że on wcale nie jest taki fajny. I wiesz co, nie mówię... Tam jest. Moim zdaniem, powiem ci szczerze i nie wiem, czy nawet tak samo nie powiedział Tetris, że lepsze już jest jak gdyby... lekkiego jak gdyby egoizmu niż sztuczna niż sztuczny ten Boże, zgubiłem wątek. Niż sztuczna skromność, nie? I wiesz co, powiem ci, że ja się nie jaram ogólnie swoimi produkcjami, swoimi nagraniami z tego tytułu, że wiem, że mogłem zrobić to lepiej, ale na przykład Foch był naprawdę totalnie nagrywany na spontanie, taki na telefonie nagrany wokal lekko obrobiony, ale też to była nutka takiego, wiesz, no humoru, no nie, no bo taki może mały autodiss, nie? No super, nie, no tak mówię, bo wiesz, bo... Ogólnie utwór jest bardzo specyficzny, bardzo taki, wiesz... Jaki był utwór, pamiętasz? Foch. A, Foch, no tak. Czyli nawet w zasadzie... Nie, bo wiesz, o co chodzi, że... Nutka jakiejś ironii, ale też właśnie taka... Może też podświadoma, skryta, niedosłowna jakaś tam skromność, wiesz, o co chodzi, tak? Wiesz co, no może dlatego też, że ja, no... Bity dopiero od stycznia ludzie słyszą, więc... A robię je trochę trudno w to uwierzyć, no. Tak naprawdę, no tak naprawdę taką prawdziwą produkcją bitów, no to od stycznia się zająłem, tak? No i może dopiero zacznie to do mnie, wiesz, jak... Jeszcze żaden projekt tak naprawdę nie wyszedł spod moich bitów, więc ja jeszcze no tak, nie słyszę, tak, jak to będzie brzmiało na koniec. Usłyszę, ej, zajebista płyta, super, nie? To wtedy może jednak ta samoocena będzie wyższa, nie? A na razie... Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Z prądem do przodu i pomału. Tak jest. W tym momencie przydałby nam się Zorak, którego zapewne nie mamy w okolicy. Zaraz go znajdziemy. No właśnie, bo powiedz, jak już tak wejdźmy troszeczkę na temat backstage, bo no. Dla mnie osobiście akurat przy okazji tej wywiadu zapowiedzi jest to ważny temat, bo uważam raz, że to miejsce jest rzeczą niespotykaną i bardzo się cieszę, że ma to akurat miejsce u nas w Łodzi. Że powstała taka inicjatywa. Powiedz, co, jak to się stało? Co cię łączy z backstage'em? Na czym twoja rola, że tak powiem, polega? Oprócz zamiatania? No, nie, wiesz co, ale ja tu jestem generalnym sprzątaczem, bo jak ja posprzątam, to... Wiesz co, słuchaj, nie, tak, ale tak wiesz, tak, ale tak już na poważnie. Jeżeli ktoś chce w domu do posprzątania, to ewentualnie. Tak, zapraszam, tutaj gdzieś na dole będzie mój numer telefonu. Dobra. Nie, ale to poważnie mówiąc. Wiesz co, poważnie. Największym wkładem będzie na pewno ta płyta, póki co. Ale przyjedzie tutaj najpewniej mój segment z domu. I może Palma, jak będą chcieli. Ale wiesz co, powiem ci wkład. Słuchaj, tu jest mile widziany każdy, kto może cokolwiek. Słuchaj, jakbyś mógł przynieść doniczkę na kwiatek, to by było super, no, każda pomoc jest potrzebna, ale rozumiemy się zarobiście z chłopakami, wiesz, z Zorakiem, ogólnie z całym NTK, z Sunbuster, z Adasiem Ostrowskim, jednak to jest, fajnie się dogadaliśmy, nie ma żadnego problemu, żeby łączyć sobie projekty wspólne i wiesz co, no myślę, że... Myślę, że jak mówię źle, to zaprzecz, a jak mówię dobrze, to... A, nie trafiłem. To potwierdź, bo wydaje mi się, że właśnie... Specyfiką tego miejsca jako backstage'u jest to, że tutaj panuje inny klimat niż wszędzie indziej, gdzie są grane koncerty, bo myślę, że tutaj, fakt, że nie byłem tutaj bardzo dużo razy, ale mi wystarczyło, żeby stwierdzić, że tutaj panuje, myślę, rodzinna atmosfera. Tak, to jest właśnie to, ja też to poczułem, że tutaj jest taki drugi dom mój. Słuchaj, jak mieszkam daleko stąd, no może nie tak daleko, ale jak tutaj przyjeżdżam, to jest zupełnie co innego, no czuję się jak w domu.
Dosłownie, bo wszyscy tutaj robią dokładnie to, co ja, mają te same zajawki, mają też miliardy innych zajawek i słuchaj, no to jest... No co, ostatnio byli tutaj chłopaki, którzy wywijali jojem na przykład. Jojem, tak. Słuchaj, no... Co tutaj się jeszcze działo zanim, zanim ja się pojawiłem na backstage'u? No ogólnie albo tak, no wcześniej byli chłopaki duet z Killing Skills, no... Mhm. Były dwa warsztaty z Adasiem. Tak, o jeden producencki... Bitów. Powiem ci tak, ten producencki, on nie robił tam bitów, tylko mówił, a na rapowym robił tak, bity. Tak, 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 HM też był, robił od razu sobie, była sesja. Co tu jeszcze wcześniej było? Wiesz co, no były koncerty NTK, nie wiem czy był Egon Fietke, słuchaj, muzyka do Capoeiry z Odnikara, ale to chyba dopiero będzie. To chyba będzie, tak. Będzie teraz. Dzisiaj na przykład zapraszamy na koncert Heavy Mental o 21:00, jeżeli coś, wiem, że to się pojawi pewnie później, ale zapraszamy. Ale gdyby, zapraszamy na razie, gdyby Supi przyszalał jeszcze dzisiaj do wstawy przed 21:00, zapraszamy. Tak. Słuchaj, co tu się jeszcze działo? Co tu się jeszcze działo? No słuchaj, są jamy beatboxowe, freestyle'owe, o była bitwa freestyle'owa. Są bitwy beatboxowe. Mamy cześć. Małego sprzymierzęca. Tak jest. Co tu jeszcze było? Słuchaj, no o, z takich fajnych, śmiechowych na przykład, nie wiem, chyba dopiero będzie zabawy z gry, jak gdyby konkursy w Pegasusa. A no tak, no bo tutaj był też turniej gry w PS-a, tak? W PS-a, to tak. Jest chyba rzecz cykliczna, mi się wydaje, bo tak, gdzieś tam tak, mi się tak, to tak, na pewno nie pojawiło. A co jest najlepsze, o czym już mówił Zorak w którejś zapowiedzi, że wiesz co, że najfajniejsze jest to, że na Pegasusa jest najwięcej osób zainteresowanych, nie? No, no to jest jednak, słuchaj, old school, nie? To myślę, że większość osób, które przychodzą, to się na tym wychowały, tak? Ja sam pamiętam. No dokładnie, w kaczki jak się strzelało, nie? No raczej ten pistolet przy telewizorze. A tutaj wiesz co, Wuwunio przyniósł taki pistolet. Tak? Gdzieś tam leży, można się pobawić nim. No, no. Dlatego właśnie, jak widzicie, jest to miejsce o tyle wyjątkowe, że każdy, kto ma jakąś zajawkę, może z tą zajawką przyjść. Dlatego jeżeli ktoś nie wie, nie zna backstage'u, niech przyjdzie, bo naprawdę warto, można tutaj pokazać. Z tego co wiem, też potwierdź lub zaprzecz próby. Jeżeli ktoś chce zrobić tak sobie próbę przed koncertem, też może śmiało tutaj wbijać. Słuchajcie, no codziennie tutaj ktoś jest, może sobie przyjść na próbę zespołu, śpiewu, może sobie przynieść, słuchajcie, piece, gitary, pianino, co tylko tutaj przytacha. Zawsze jest tu otwarte. W ogóle są, będą tutaj warsztaty też z Butcherem, perkusistą, więc też zapraszamy wszystkich, którzy grają na perkusji serdecznie. No i słuchaj, tu się dzieje wszystko, możecie zrobić tutaj swoje urodziny, możecie imieniny, zrobić właśnie próbę, imieniny, babci, cioci, kogo chcecie. Wszystko tu możecie zrobić, wszystko. Zwiedzacie, możecie pozwiedzać całą Wimę. Tak, wszystko. Jest to tutaj zwiedzać. No jest, kawał historii tutaj jest, słuchaj, kawał zakładu. Kawał historii, myślę, że nie wiem, czy przy okazji tego materiału, ale myślę, że na jakimś kolejnym materiale pokażemy, bo kawał historii to jest na backstage'u. Tam jest mnóstwo. Wiesz co, można zrobić tam ujęcia nawet z kamerki, bo tam na plakatach można przeczytać ładnych kawał parę łódzkiej przede wszystkim historii, tak, tak, koncertów, co się działo. No, dokładnie. No czyli co, no jeszcze raz gorąco zapraszamy. A jeszcze cię tak zapytam, a tam płyta w ogóle nasza to kiedy? Można się spodziewać? Ej, przepraszam, to jest wywiad z tobą. Nie, no ja tu zadaję pytanie. Przepraszam. Ej. Kiedy będzie płyta? No, to jest dobre pytanie. No. Mam szczerą nadzieję, że będzie w tym roku, ale to zobaczymy, jak nam powiedz wyjdzie. Powiedz, jak najszybciej, bo tak to się spręży z bitami. A no dobrze, a jak mi dasz taką płyta kurtkę, będzie jak najszybciej. Lata, to... Chciałbym płytę do jutra musisz. Okej, okay, zrobimy jak Poe, jak Emades Ostry. Tak, spontan, musimy tak jest, to szybko zrealizować. Pum, płyta, a wiesz co, o właśnie, jeszcze coś powiem. A propos tej płyty, ta płyta to, mówię wam, przebija Poe, bo usiadłem przy tym sprzęcie i cała płyta powstała w 27 godzin, od tego nie odchodziłem, nie spałem, powstało zarąbistych 15 nic nie robił, bitów. Grał. No i płyta będzie miazga. Miazga, płyta także będzie czekajcie. Miazga. Czekajcie, no i chcemy Zoraka, pragniemy Zoraka. Czy dobra, jest Zorak na sali? Zorak! Wszyscy wołamy Zoraka! Zorak! Nie mamy Zoraka. Nie ma go. Nie ma Zoraka. Ej, to jest ten bit dziwny, nie? Który tak, to ten... jest bit bardzo dziwny. Bardzo dziwny. Ej, czekaj, ja sobie muszę poprawić spodenki. Popraw sobie spodenki. Jak chcesz, możemy zrobić teraz ala Zuma. O, idź, zrób Zuma. Proszę. Bardzo. A kto jest tym autorem okładki? No właśnie, kto jest autorem tej okładki? Wiesz co, to jest taki mój dobry ziom, SC. Taki twój dobry, no? No tak, kojarzę typa. Znajomy, słuchaj, od małego się ogólnie znamy, mój SC. On ogólnie często ksywy zmienił, ale teraz się nazywa SC. On robił okładeczkę.
Tak samo okładeczkę robił na Jazz Nie Umrze, ale niestety jej nie mam, bo wiesz co? Ty robiłeś tą okładkę. Ja robiłem okładkę. Kurczę. Powiem ci, że nie wydrukowałem jej, bo jest tak ciemna, że moja drukarka rozlała wszystko i jej tutaj nie mam przy sobie. No ale wiesz, no. Znaczy powiem ci tak, ogólnie podkład okładki tamtej, czyli tło, zrobił facet z Nowego Orleanu. O Jezus, ale ja go szczupiłem, wiesz co, znalazłem go na Deviantarcie, bo po prostu do niego napisałem, bo stwierdziłem, ej, ale zajebiste, nie? Napisałem do niego, on mówi, ej, super, nie? Ktoś się ucieszył. Dobra, wiesz, nie? Wziąłem, porobiłem swoje rzeczy w Photoshopie i... W sumie w naszych rozmowach rzecz już poruszana często, więc znam twoją odpowiedź, ale nie wszyscy, znają. Ale nie wszyscy znają. Co tam było z tym Skip Sandersem? Jak to jest? Ach, męczę temat strasznie, bo... Ale wiesz co, męcz. Ale już wiesz co, już odpuściłem, ale słuchaj. Ogólnie tak, jest akcja. Skip Sanders jest producentem. Z Australii. Z Australii. Tak. I ten oto producent, zgadałem się z nim po prostu tam na fejsie. I Skip Sanders powiedział mi coś takiego, że dobra, robimy płytę na 7... On mi daje 7 bitów, ja do nich nawijam. No i dobra, wysłał mi bity, ja mu wysłałem później nagrywkę, to wszystko. No i jak to się, gadaliśmy, że go wpieprzyły koralowce, pod tytułem Skip Sanders zaginął, kangur włożył go w worek i go wyniósł. I Skip Sandersa nie mamy. Nie mamy Skip Sandersa od paru miesięcy, nie wiem co się z nim dzieje, piszę do niego, on wiadomości nawet nie odczytuje. Także coś go tam zjadło, nie wiem co. Ale tam... bity są. Ale bity są, ale nie mam czasu nawet nagrywać. Ale fajne bity są, miałem okazję się przekonać, bo robiłeś grafikę. No tak, coś tam działa. Plus na jeden jeszcze masz się dograć. No, kto by to liczył? No, coś tam no, będzie. Słuchaj, no, ten może kiedyś się wypuści ten projekt, jak się wiesz, Skip po prostu odezwie. Obudzi i odezwie. Bo nie chcę robić też bez niego tego, nie? O, dobra, idzie Clifford, idzie Zorak, jesteś w końcu przyjacielu, chodź do nas, zapraszamy cię, siadaj. Ja cię tu wiem. Jest Zorak, Tabasco, witamy cię, bo już tak przeciągaliśmy, już gadaliśmy głupoty. Powiedz nam tu wszystkim, co się będzie działo w backstage'u w najbliższym czasie, bo tu troszeczkę porozmawialiśmy o backstage'u, zachęciliśmy wszystkich na próby, na warsztaty, na wszystkie dobre zajawki. Powiedz, co się będzie działo. Dziękuję, bardzo się cieszę. Witam wszystkich. Czasie. Przede wszystkim jestem Marcin Zorak i co się będzie cześć, działo... Cześć, też jestem Marcin. To już wiemy. Marcin to bardzo wspaniałe imię, jak wszechobecnie wiadomo, wbrew obiegowej opinii. Tak. Ale słuchajcie, tak, co się będzie działo na backstage'u? Przede wszystkim tak, na backstage'u będzie się działo tak, to wszystko, o czym mówiliście, czyli od koncertów, przez próby, warsztaty, spotkania, wszelkiego rodzaju jakieś wystawy, czy tak naprawdę wszystko, z czym ludzie do nas przyjdą i przychodzą. Mamy dość szersze plany niż właśnie planowanie, co będzie się działo w tym backstage'u, bo to już się dzieje, to już jest ogarniane i to już się nie zatrzyma, a następną opcją jest poszerzenie backstage'u o opcję taką plażową, to jest taka świeża opcja, że chcemy zrobić tutaj takie elementy plażowe, nie to, że w backstage, tylko na zewnątrz, elementy plażowe, ale to mam nadzieję, że jak najszybciej to wyjdzie i zobaczycie o co nam chodzi. I szukamy też drugiego pomieszczenia, które będzie stricte bardziej klubowe, typu kawiarnio, pubo, bar, backstage 2, w którym... Gdzie można będzie... zasiąść sobie troszeczkę. Tak, będzie kawiarnia, będzie można... będzie zupełnie inny klimat, bo tutaj jest klimat underground, a chcemy wyjść i zaryzykować już, tak, że tak powiem, na fasonie, na grubo, tak? Z tego, co zauważyłem, tak krótko patrząc na plakat najbliższych wydarzeń, no to backstage nie jest tylko tu i teraz, w tym miejscu, ale też będziecie w Łasku, tak? Tak. Troszeczkę też wędrujecie. No tak, no wyjeżdżamy po prostu z naszym sound systemem, z naszym takim stoiskiem street spontanowym, który tutaj właśnie... Tak, tutaj jest jeden z kilku szczegółów, oprócz tego agregat, jakiś sound system. Przy każdej akcji, która się dzieje, przy której uczestniczymy, gdzie mamy okazję zagrać albo właśnie przeprowadzać jakieś warsztaty, jedziemy ze swoim stoiskiem i tam reklamujemy backstage i robimy to, co robimy w backstage'u, robimy po prostu pod naszym namiotem, który przeważnie jest przed wejściem właśnie na wszelkiego rodzaju wydarzenia w backstage'u. I wszędzie tam, gdzie jeździmy, też backstage z nami jeździ, bo tak naprawdę backstage to jesteśmy my, tak? No tak, to jakby nie patrzeć. I będziemy na wielu wyjazdach tak naprawdę, oprócz street spontanów, czyli łódzkich takich koncertów na ulicach, takich spontanicznych, gdzie nawet sami nie wiemy do końca, gdzie będziemy. Będą też spontan tury, czyli na przykład ogólnie cała akcja nazywa się Backstage Spontan Tour, przy której będzie 5 ekip. Ja z Cliffordem jako Brooklyn, jako backstage, główny trzon. Oprócz tego NTK, to będzie druga ekipa. Trzecia ekipa to jest Soundbusters.
Czwarta ekipa to jest Bones i Gixu, którzy siedzą teraz w Łebie i robią właśnie Street Spontany. No i jeszcze Zgaz się zdeklarował, że będzie nam też w Spontanturze pomagał, że namówiliśmy go. Jak czyli wszystko się powoli rozkręca i będzie się działo coraz więcej. Tak. Powiedz, tak. Plany są dosyć rozbujane i po prostu brakuje nam czasu. No, to jest główny problem, ale to jak wiadomo. Powiedz tak, bo tak strzelam, że gdzieś w okolicach poniedziałku, chociaż już na wszelki wypadek mówiliśmy, co się dzieje dzisiaj, jutro. Tak mniej więcej od poniedziałku, co się będzie działo? Wow, musiałbym wziąć ściągę. SC, przynieś nam ściągę. To znaczy tak, ogólnie... bo będzie parę koncertów. Może powiem tak, co by... Możecie... Przede wszystkim zapraszam na naszą stronę facebookową Backstage. Bo gdzie strona internetowa powstaje. Strona internetowa powstaje i tak naprawdę strona internetowa to jest przekierowanie na naszego Facebooka. Na Facebooku są wszystkie informacje a propos wszystkiego, co dzieje się z Backstage'em. Czy to są wydarzenia, czy to są koszulki, czy to są właśnie wyjazdy, czy to są jakieś, nie wiem, no tak naprawdę wszystko możecie znaleźć tam. A w lipcu na przykład udało nam się ogarnąć tak, warsztaty z OSTR-em, warsztaty z HM-em, spotkanie z Tabasco, koncerty Heavy Mental, Boo, Hades z Klasikiem, NTK, ja będę grał swój koncert, Clifford, Centrum Strona, Skorup, Procent, z Aloha, oprócz tego bitwy beatboxowe, będziemy wprowadzać w taką bitwę taki patent, żeby było z maszynkami, z loopami, z efektorami i tak dalej. Chcemy zobaczyć, jak to w ogóle powstanie. Bitwy freestyle'owe, zawody w PSA, bitwa DJ, chcemy też zrobić, nie wiadomo czy w lipcu, czy w sierpniu się odbyło, mam nadzieję, że jeszcze w lipcu, na przykład scratch sesje, które... Co jeszcze? Wszelkiego rodzaju warsztaty tak naprawdę, czyli tak, kaligrafiti, szablon, sitodruk, DJ, freestyle, rap, beatbox, breakdance, capoeira, perkusja, kret z MPC-tką, z gitarą, tak naprawdę wszystko, co nas dotyczy, czyli to wszystko, z czym miałem kontakt przez ostatnie 10 lat ponad tak naprawdę, wszystko kumuluję w tym miejscu, ponieważ bardzo się cieszę, że ja osobiście zobaczyłem te rzeczy i chciałbym się nimi podzielić też zresztą, bo to prowadzi do jakiegoś celu. Tak, o tym wspominaliśmy z Esce, że właśnie każdy może tutaj przyjść ze swoją zajawką i zostanie ciepło przyjęty i myślę, że ty też to potwierdzisz, czego ja nawet jestem przykładem. No co możemy dodać? Zapraszamy was serdecznie do Backstage'u, wpadajcie jak najczęściej, drzwi są szeroko otwarte dla wszystkich. Dokładnie. Są do nabycia już pierwsze produkcje. Esce miał czarną, ja mam białą. Taka jest czarna. Więc zapraszamy was gorąco. Myślę, że w niedługim czasie będą się pojawiały nowe materiały. No i co? Peace, yo, powodzenia. Widzimy się. Siemaneczko. Dzięki mordeczko. Dzięki wielkie. Zapraszam i jeszcze na samą końcówkę chciałem podziękować. Dzięki bardzo, stary, to była owocna rozmowa. Kurde, bardzo długa. Tak, dużo mnie dobrze wypytałeś, kurczę, to uwielbiam. Dzięki, stary. Ja idę, do zobaczenia. Zawsze. Chciałem pozdrowić dzięki wszystkich właśnie, ludzi. Czas na pozdrowienia. Chciałem pozdrowić wszystkich ludzi, którzy nam pomagają, którzy przychodzą tutaj aktywnie może spędzać czas. Wymień też takie najistotniejsze trzony. Ale to było, nie chciałbym robić takiej rzeczy, bo po pierwsze jest bardzo dużo tych osób, a po drugie nie chciałbym nikogo pominąć. Czego nie udało nam się na przykład na koszulce parę osób po prostu jest tego sporo. Parę osób, które mega powinny być, albo na przykład, które zaczęły działać z nami dopiero, gdy już koszulka na przykład powstała i już była w fazie produkcji. No ale czas płynie, jest bardzo dużo roboty. Chciałem pozdrowić przede wszystkim tak, wszystkim, którzy nam pomagają, wszystkim, którzy dokładają swoje tutaj siły i chęci i swoją zajawkę, swoje skillsy. Dziękuję wam bardzo, dziękuję sponsorom za pomoc. Tak naprawdę. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała, który ma bardzo dużo pomysłów i bardzo dużo nam pomaga i naprawdę mega. No. Bo przypomnijmy tak naprawdę jeszcze... Backstage mógłby się nazywać Benekstage. Benekstage, to też jest... Benedictstage. O, to już w ogóle idzie daleko bardzo. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz istotna, bo właśnie obecnie trwa konkurs na grafiki. Tak. Także nawet graficy, jeżeli mają jakieś pomysły, na co to są konkursy, na napisy, logotypy? Tak naprawdę to jest kilka konkursów na logo Backstage'u, ciekawe, które będziemy, bo tak naprawdę robimy bardzo dużo rzeczy i to jest bardzo przydatne, na postać Backstage'u. Czego no tutaj nie będzie widać, ale już jedna postać powstała. Jedna postać jest, którą zrobił Dadol i która jest na razie naszą właśnie maskotką.
Nazywa się Entek. Oprócz tego na Backstage Street Spontan, Backstage Spontan Tour oraz na Zorak EUDZ do klipu, który też ostatnio wyszedł i nie polecam, ale no, możecie sobie sprawdzić. No. Tak, jeżeli ktoś nie sprawdzi, to niech sprawdzi. Dodamy, że był przy okazji robiony grill i to się działo też tutaj obok na backstage'u. Dokładnie tak. No, tak naprawdę wszystko, co teraz wszystko się dzieje tutaj. Jest, backstage jest w skrócie mówiąc z taką puszką, w której gromadzę, w której tak naprawdę chciałem zgromadzić wszystko, żeby ciężar na barkach nie został po prostu nie zgniótł, nie? Żeby to wszystko działo się tutaj i automatycznie jeszcze, żeby te wszystkie osoby, których jest naprawdę sporo, z którymi mam kontakt i z którymi działam, żeby to było wszystko tutaj tak naprawdę, żebyśmy mogli działać i wtedy no, każdy się poznaje, wymiana doświadczeń. Wiadomo. Właśnie na tym polega backstage, że jest to, co się dzieje na backstage'ach w koncercie, czyli wymienianie doświadczeniami, dobre spędzanie czasu i tak naprawdę przygotowywanie, dobre nastrajanie się przed występem. Dokładnie, zapraszamy Was jeszcze raz, powtórzymy to już po raz kolejny. Panuje tu rodzinna atmosfera. Cóż, kończymy. No, kończymy. No, na przykład były też na przykład urodziny dla dzieciaków, gdzie rodzice, nasi znajomi, którzy mają już dzieciaki, na przykład robili tutaj fajne wydarzenia właśnie typu urodziny dla dzieciaków, gdzie były różne warsztaty, różne zabawy. Też wspominaliśmy, że można zorganizować urodziny, imieniny. Właśnie trwają półkolonie, także jak widzicie, dzieje się mnóstwo rzeczy. Tam gdzieś pojawi się link do Facebooka, koniecznie musicie to sprawdzić. Ja dodam, że bardzo się cieszę też z tego, że w krótkim, szybkim czasie podejmiemy współpracę jako startujący portal Under Rap Grant i z ogromną przyjemnością będę uwieczniał na kamerze wydarzenia, które tu mają miejsce, więc będziecie mogli wszystko obejrzeć, ale zawsze zapraszamy tutaj, żeby być. Najlepiej jest być właśnie bezpośrednio, spędzić z nami czas. Także pozdrawiamy Was, siemaneczko. Piłsudskiego 135 backstage. Backstage. Siemaneczko.